W ramach badania cech ilościowych, czyli mierzonych na skali ilorazowej czy interwałowej, często chcemy zbadać, choćby wstępnie, czy dana zmienna posiada zgodność z rozkładem normalnym. Pierwszym elementem, oprócz analizy wizualnej, czyli wykresu, jest opis statystyczny. Wchodząc w analizę statystyk opisowych dla wybranej zmiennej, wybieramy kurtozę i skośność. Te dwa elementy jakby opisują wstępnie kształt rozkładu wartości, czyli czy dany kształt przypomina tą krzywą dzwonową rozkładu normalnego. I wstępnie się przyjmuje, że jeżeli wartość otrzymanej statystyki w porównaniu do błędu na tej statystyce przekracza wartość 2 co do kształtu lewo czy prawo stronności, czyli skośności ewentualnie rozkładu, i jednocześnie jeżeli kurtoza, jej statystyka podzielona przez błąd standardowy na tej statystyce przekraczają co do wartości bezwzględny wynik 2, to można już wstępnie będzie mówić o ewentualnej zgodności z rozkładem normalnym. Żeby się na pewno upewnić, możemy wykonać narysowanie, wykonanie histogramu, czyli wykresu, który kolumnowego, który wskazuje nam zgodność ewentualnie z rozkładem normalnym. Czasem się przydaje, czyli tak, wybieramy zmienną ilościową, dla której wykonamy taki histogram, i jeżeli jeszcze dodatkowo interesuje nas zgodność z rozkładem normalnym, ale przy zastosowaniu pewnej zmiennej grupującej, u nas badaną cechą jest wiek studentów pod względem ich płci, to my w tym momencie możemy wykonać histogram w zastosowaniu tego podziału lub bez niego. Więc jeżeli ja tą zmienną grupującą tym razem likwiduję, klikamy sobie OK i wygenerowany jest wykres, w którym możemy wizualnie sprawdzić, czy nasze dane przypominałyby kształtem rozkład normalny. Oczywiście występują pewne takie anomalie, ponieważ tutaj jest słupek zdecydowanie wyższy, niż by to się spodziewać można było w przypadku rozkładu normalnego, który jest rozkładem idealnie symetrycznym. Ale to, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy te dane mogłyby pochodzić z rozkładu normalnego, należałoby wykonać odpowiedni test statystyczny, który omówię na oddzielnym nagraniu tutaj z tego programu. Jeśli chodzi o analizę wstępną, możemy w tym momencie tutaj założyć, że mógłby to być rozkład normalny, ale to tylko analiza wstępna. Żeby wykonać jednoznaczne badanie, trzeba zrobić test statystyczny. Zapraszam do oglądania pozostałych filmów.